Scooby. Scooby jeszcze nie. Drodzy widzowie, powiem tak, pięknie kombinowaliście, bardzo ładnie, bardzo ładnie. W kopercie sulki, czyli coś na zasadzie wyścigów konnych, taki wózek z tyłu. Tu były piękne pomysły, tu były piękne pomysły. No, w dniu dzisiejszym nie udało się rozwiązać tej zagadki, ale oj, wielkie gratulacje, ukłony, bo wiele wyrazów było ułożonych, takich słów, których my nie znaliśmy, prawda? Nie udało się, ale próbujemy dalej, drodzy widzowie. Teraz tak bardzo, bardzo, bardzo szybko. Znajdź obrazek różniący się od pozostałych. Zapraszam tak bardzo szybko, drodzy widzowie. Nie oddaliśmy pieniędzy przy tej pierwszej zagadce. W takim razie w tej chwili spróbujmy jak najszybciej takie mniejsze kwoty rozdać. Znajdź obrazek różniący się od pozostałych. Czekamy na osobę, która wypowie poprawne rozwiązanie, współrzędne obrazka. Po prostu bardzo szybko spróbujmy teraz rozdać pieniądze każdej kolejnej osobie. Nie udało się takiej skumulowanej kwoty oddać jednej osobie, ale oj, osoby pięknie walczyły. Oj, tak pięknie walczyły, były takie wyrazy nieprawdopodobne. No ale nie udało się. Teraz czekamy na osobę, która wychwyciła jeden obrazek różniący się od pozostałych, zabierze 50 zł. Po prostu teraz, w tym czasie musimy jak najwięcej pieniędzy rozdać kilku osobom. Czyli tamtę kwotę musimy podzielić na różne osoby. 50 zł. Współrzędna obrazka różniącego się od pozostałych i kolejna osoba. Dobrze, teraz tak bardzo szybko. Kto brał udział przy Halo, halo, dzień dobry. C3. C3, tak? C3. Ale jak szybko, 50 zł, bardzo serdecznie gratuluję, nawet imienia nie usłyszałam, ale tak. Kolejna osoba, drodzy widzowie, w tym momencie, znajdź obrazek różniący się od pozostałych, w tym momencie bardzo nam zależy na czasie, po prostu staraliśmy się, no mówię, program jest programem na żywo, widzowie też bardzo się starali. Staraliśmy się z widzami rozwiązać tę poprzednią zagadkę, nie udało się. Spróbujmy teraz inaczej, żeby mnóstwo osób wygrało te mniejsze kwoty. 50 zł kolejne. Czekam już na zwycięzcę. Powiem tak, czekam już na kolejną osobę. 704-300-4320 z telefonów stacjonarnych bądź gwiazdka 7320 z komórkowych. Raz są prostsze zagadki, raz trudniejsze. Mamy różnych widzów. Przy pierwszej zagadce mieliśmy bardzo kreatywnych, wymagających widzów. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Ha. Dzień dobry. Witam panią, jak ma pani na imię? Basia. Pani Basiu, proszę odpowiedź. Tak? 4C. Tak, bardzo serdecznie gratuluję, 50 zł pani. W tym momencie, drodzy widzowie, bardzo, bardzo szybko zabieracie po 50 zł. Kto z państwa, po prostu sprytnie. Kto pierwszy, ten lepszy. Ja troszeczkę więcej pieniędzy poproszę. Za 200 zł, bo widzę, że jest trudniejsza zagadka. Dobrze, 200 zł. Tak myślę, no 200 zł, bo tak na... No, dlatego, że ta zagadka już tak na tak zwany pierwszy rzut oka jest trudniejsza. Wiesz, o, dziękuję, dziękuję. 200 zł. Kolejna osoba. Drodzy widzowie, inny rodzaj zagadki. Teraz liczy się, kto jako pierwszy znajdzie, od razu telefonuje, dobrze? Na tej zasadzie. Czyli te pierwsze pieniądze, które były przy tej pierwszej zagadce, niejako dzielimy po prostu i każdy jakąś tam swoją część zabierze. Bardzo staraliśmy się, widzowie też bardzo się starali, ale no czasami mówię, program jest na żywo, więc tak trudno to stwierdzić. Teraz 200 zł, jakaś trudniejsza zagadka, już widzę, że trudniejsza. Tam było łatwiej przy tych dwóch poprzednich, prawda? Jednak na tak zwany pierwszy rzut oka było widać. I kto pierwszy, ten lepszy. Tu również kto pierwszy, ten lepszy, ale przypominam, trzeba znaleźć rozwiązanie. Trzeba uprzednio znaleźć rozwiązanie. 200 zł kwota gwarantowana. Tu musimy się trochę bardziej skoncentrować. Również mamy mało czasu. Również mamy mało czasu. No ale tu... Który obrazek różni się od pozostałych? Ja nie widzę.
Przyznam się, że ja nie widzę. Nie mam pojęcia, gdzie jest rozwiązanie. Natomiast kto z Państwa znajdzie rozwiązanie, od razu zapraszam na antenę. 50 zł zabrane, później 50 zł zabrane, teraz 200 zł, troszeczkę trudniejsza zagadka, jeszcze nie słyszę telefonu. I teraz, kto jako pierwszy znajdzie rozwiązanie, zapraszam na antenę. Przypomnę, z telefonów stacjonarnych 704-304-320, bądź do wyboru telefon komórkowy gwiazdka, którą wciskamy, 7320. Ja myślę, że tutaj jakiś delikatny szczegół odróżnia ten jeden obrazek od pozostałych, bo na tak zwany pierwszy rzut oka nie widać tego, prawda? Dajmy 300 zł, bo musimy bardzo dużo pieniędzy rozdać w krótkim czasie, a jeszcze nie słyszę odpowiedzi. Dajmy te 300, dobrze? O, dziękuję. 300 zł. 300 zł. Jakiś drobiazg. I teraz znowu, mamy bardzo niewiele czasu, ale kto jako pierwszy znajdzie rozwiązanie, od razu zapraszam na antenę, dobrze? 300 zł do oddania przy tej zagadce. No w tej chwili to rzeczywiście dużo pracy, teraz bardzo ciężkiej, dlatego że bardzo, bardzo szybko będziemy musieli każdą zagadkę nadgonić ten stracony czas z pierwszej zagadki, bo bardzo staraliśmy się, mówiąc kolokwialnie, wypchnąć te pieniądze. No i widzowie bardzo starali się jej zabrać, ale programowi nierówny. No, różne programy są. W jednym się uda rozwiązać zagadkę, w innym nie. Dlatego teraz bardzo nam zależy na czasie. Trudniejsza zagadka. Trudniejsza. Ja myślę, że są teraz osoby, które zerkają na tę zagadkę i nie widzą rozwiązania, bo jeszcze nie słyszę rozwiązania na antenie. 300 zł należy się tej osobie. Kto z Państwa znajdzie rozwiązanie, zapraszam bardzo serdecznie. 300 zł oddaję. Kto widzi rozwiązanie? Zapraszam, przypominam, współrzędny obrazka, który w tym przypadku delikatnie różni się od pozostałych. Jakimś subtelnym drobiazgiem. Te dwie poprzednie były takie na tak zwany pierwszy rzut oka widoczne, prawda? Szybko panie skorzystały, bardzo szybko. Kto pierwszy, ten lepszy? Tutaj również kto pierwszy, ten lepszy, ale kto pierwszy znajdzie rozwiązanie. 300 zł, kolejna osoba zabierze i przechodzimy do kolejnej zagadki. Przypomnę, z telefonów stacjonarnych, ten dłuższy numer z telefonów komórkowych, gwiazdka 7320, bardzo łatwo dostać się do studia. Dzisiaj gościła mnóstwo osób. Przy pierwszej zagadce wiele osób dostało się na antenę, później dwie osoby rozwiązały zagadki. No i mamy 300 zł, kolejną, trudniejszą. Jednak jest ta chwila wytchnienia, bo dzisiaj naprawdę wszystko w nieprawdopodobnym tempie. Jest chwila wytchnienia przy tej zagadce, to muszę powiedzieć. Czekamy teraz. 300 zł. Czekamy. Współrzędne obrazka, który delikatnie różni się od pozostałych. Mnóstwo detali. To wygląda, że wszystkie są takie same, prawda? Wszystkie są identyczne. No musimy teraz, i teraz tak, przeglądamy każdy po kolei obrazek. Kto z Państwa natknie się na obrazek, który jest delikatnie inny, zapraszam. Czekamy. A możemy przy tej tak szybko zagrać o bonus? Przy pierwszej zagadce, zagrajmy, bo jest trudniejsza. Nie wiem, o 3000? 3000, zagrajmy, bo jeszcze nie słyszę telefonu, to już samo przez się świadczy, że jest trudniejsza zagadka. Zagrajmy o 3000, czyli łączna wartość tej zagadki, bo już widzę, że jest trudniejsza, to 3300. Łączna wartość tej zagadki to 3300. 300 jest kwotą gwarantowaną i jeszcze z tą osobą zagramy o 3000 zł. Obrazek, a widzę, słyszę, właściwie nie słyszę odpowiedzi, dlatego mniemam, że jest zagadka trudniejsza. Jakiś jeden drobiazg, jakiś jeden szczegół, który czyni ten jeden obrazek innym od pozostałych. Który? Nie wiem. Nie mam pojęcia. Nie wiem, który obrazek. Czekamy. Kto z Państwa znajdzie, wypowie poprawną odpowiedź na antenie. Tutaj ekipa czuwa. Oni wiedzą, jaki szczegół jest inny. Kto z Państwa wypowie ten szczegół na przepraszam, współrzędne obrazka. Zabierze 300 i gramy o 3000, czyli przy tej zagadce można wygrać 3300, to już jest kwota pokaźna. No i zerknijcie, popatrzcie, przyjrzyjcie się dokładnie. Ciężkie, trudne zadanie, już widzę, że trudne zadanie, ale... No ale dzięki temu, że zadanie jest trudniejsze, mogłam poprosić o bonus w postaci 3000 zł. Czyli przy tej zagadce można wygrać takie porządne pieniądze. Jeszcze chwilkę, czekamy, współrzędne obrazka. Czekamy, kto znajdzie, od razu zapraszam na antenę. A trudniejsza zagadka. Trudniejsza. Jeszcze nie słyszę odpowiedzi i właśnie po tym wnoszę, że jednak, drodzy widzowie, jest trudniejsza. No zerknijcie, popatrzcie. Jakiś jeden detal.
trudna, trudna. Czekamy. Ale dzięki temu, że jest trudniejsza, mogłam dać jeszcze bonus. Czekamy. Skoncentrujcie się dokładnie, przyjrzyjcie się uważnie. Czekamy, czekamy, czekamy. Przypominam, łączna wartość to 3300. Lada moment ktoś z Państwa znajdzie rozwiązanie. Zapraszam od razu do studia, od razu. Jestem przekonana, że wiele osób teraz zerka na tę zagadkę i nie widzi rozwiązania. Naprawdę trudna. Jeżeli ktoś z Państwa znalazł rozwiązanie, zapraszam. Zapraszam. Jakiś jeden delikatny, bo tak naprawdę one wszystkie są identyczne, natomiast jest jakiś jeden drobiazg, który czyni ten jeden obrazek innym od pozostałych, ale to jest jakiś drobiazg. To jest jakiś drobiazg. Sprawne oko. Sprawne oko nam jest potrzebne teraz. Przejrzałam wszystkie, słuchajcie. A jeszcze czas, czas nas nagli. I teraz kto pierwszy znajdzie, zapraszam. Kto pierwszy znajdzie jakiś drobiazg, od razu zapraszam na antenę. Ale trudne. Przypominam, porządne pieniądze są do wygrania. Słuchajcie, bardzo trudne. Naprawdę wszystko wygląda. Wielkie gratulacje dla osoby, która znajdzie rozwiązanie. Słuchaj, ona jest naprawdę trudna. Jedna osoba, która wychwyci rozwiązanie i z tą osobą... Dobrze, że dałam bonus, wiesz, teraz. Bardzo dobrze, tak, tak należy się, takie pieniądze należą się. Ale to musi być bardzo spostrzegawcza osoba, bardzo. Czekamy, cały czas czekamy na telefon. Przejrzałam całą zagadkę, nie widzę. Powiem tak, macie, drodzy widzowie, bardzo trudną, ciężką pracę do wykonania, ale warto, bo gramy o 3300. Cieszę się, że dałam ten bonus. Teraz jak zerkam na tę zagadkę. Kto z Państwa w tym momencie zerka na tę zagadkę, na pewno jest jakiś obrazek. Drodzy widzowie, na pewno jest jakiś obrazek, który różni się od pozostałych. Nie wiem, który. Ja sama nie wiem, który, na pewno jest. Skoro zagadka jest, na pewno tam jest jakiś jeden obrazek różniący się od pozostałych. Wielkie pieniądze do wygrania. Warto spróbować, warto zerknąć. No, na pewno wiele osób, które są z nami, które były przy pierwszej zagadce, zerkają na zagadkę i nie widzą. To na pewno, na pewno. Czekamy teraz na osobę, która znajdzie, która wychwyci. Czekamy. Ja w międzyczasie szukam. Kto z Państwa skoncentrował się na zagadce? Kto z Państwa w tym momencie
Słuchajcie, no dokładnie, generalnie niebieskie tło, wszystko jest takie samo. Ja nie, powiem szczerze, nie wiem jak pomóc. Nie pomogę, nie mam tak zwanego zielonego pojęcia, o jaki detal może chodzić. Naprawdę nie wiem. Ogromna kwota, gramy o 3300. Dzisiaj mieliśmy bardzo kreatywne osoby przy pierwszych zagadkach, w związku z tym jest szansa, że znajdzie się taka jedna, która tutaj... Słuchajcie, na pewno są osoby, które oglądają zagadkę i mówią, tam nie ma takiego obrazka, który różni się od pozostałych. Jest! Gwarantuję, gdyby nie było, nie byłoby sensu grać zagadki. Na pewno jest. Tylko nie wiem. Przyjrzyjcie się uważnie, potraktujcie bardzo poważnie zagadkę, bo pieniądze są poważne. Gramy o 3300. Ale pomóc... Wybaczcie, ale nie pomogę. Aż oczy bolą, nie? Ja nie wiem, czy nie za trudna, wiesz? Ja wiem, że mamy wymagających widzów, bo pierwsza zagadka nam to pokazała dzisiaj, ale... Ja nie wiem, czy nie jest za trudna ta zagadka. To już po raz kolejny przeglądam wszystkie po kolei obrazki, naprawdę. Jak ktoś znajdzie, to od razu śmiało zapraszam na antenę, teraz, w tym momencie. Od razu śmiało, od razu polecam. Jak, ja już powiem tak. Czekam na odpowiedź. Oczy mnie bolą aż od patrzenia. Drodzy widzowie, jeżeli jest teraz taka osoba, która podczas tego czasu znalazła rozwiązanie, reżyser mówi, już powinna być taka osoba. Powiem tak, jeżeli jest rzeczywiście ktoś z Państwa, kto znalazł rozwiązanie, zapraszam bardzo serdecznie, gramy aż o 3300 przy tej zagadce. Mieliśmy dzisiaj wymagających widzów i myślę, że ta zagadka dla takich widzów jest jak najbardziej. Piękne pieniądze, przyznam szczerze, że cieszę się, że ten bonus dałam. Łączna wartość tej zagadki 3300. Kto z Państwa widzi jakiś jeden drobiazg, jakiś jeden element odróżniający ten jeden obrazek od pozostałych, śmiało zapraszam na antenę, bo tu ja myślę, że wiele osób poddało się, wiecie? Bo ja na przykład poddałam się, bo mnie oczy bolą. Zerkam na te obrazki, one wszystkie są dla mnie identyczne. Na pewno jest jeden, to od razu gwarantuję. Jest na pewno jeden obrazek. Kto z Państwa widzi, zapraszam teraz na antenę. Ja przypomnę numer telefonów, z telefonów stacjonarnych 704-300-420, bądź do wyboru telefon komórkowy Gwiazdka, którą wciskamy 7320. No jest szansa na piękne pieniądze, jest szansa na ogromne pieniądze. Przy pierwszej zagadce nie udało się, w tym momencie jest szansa aż na 3300. Oczywiście potrzebna jest nam spostrzegawcza, bardzo spostrzegawcza osoba, bo zagadka naprawdę jest bardzo trudna. Jeden obrazek, który jest delikatnie inny od pozostałych, w momencie, w którym zerkamy na tę zagadkę, wydaje się wszystko identyczne. Natomiast przypominam, na pewno tam jest jeden obrazek. Kto wychwycił, zapraszam. Kto pierwszy, ten lepszy. Życzymy szczęścia, trzymamy kciuki. Przypominam, łączna wartość tej zagadki aż 3300, czyli kwota wielka. Z telefonów stacjonarnych nie ma problemu z trafieniem do studnia. Mnóstwo osób dzisiaj słyszeliśmy, gorąca prośba. Kto z Państwa teraz telefonuje, słuchajcie mnie w słuchawce telefonu, dobrze? Przy tej zagadce mniemam, że jeżeli ktoś teraz telefonuje, to znaczy, że znalazł to rozwiązanie. Więc bardzo ważna rzecz, kto teraz w tej chwili telefonuje, słuchajcie mnie w słuchawce telefonu, dobrze? Rozmawiajcie ze mną przez telefon. Usłyszymy dźwięk telefonu w telewizji. Ta osoba, która telefonuje, bardzo proszę, aby słuchała mnie w słuchawce telefonu, dobrze?
współrzędne obrazka, który no, różni się, jednak musi się jakiś jeden obrazek różnić od pozostałych, bo ta zagadka została stworzona na potrzeby naszego programu, właśnie po to, żeby rozdać pieniądze, właśnie po to, żeby zagrać o dość spore pieniądze, drodzy widzowie. Szansa na wygranie ogromnej kwoty, łączna wartość tej zagadki to aż 3300, także jest szansa, że dzisiaj ten program pięknie się potoczy, że ktoś z Państwa wygra ogromne pieniądze. Jeszcze raz przypominam, program jest programem na żywo. Dzieje się w tej chwili, więc kto z Państwa zna to rozwiązanie, od razu zapraszam na antenę, zanim ktoś inny znajdzie, bo jednak w momencie, w którym zagadka jest z nami chwilę, ktoś inny może to rozwiązanie znaleźć, prawda? Czekamy na taką osobę. Przypominam, łączna wartość tej zagadki to aż 3300, także czekamy na kogoś, kto to rozwiązanie znalazł. Przypominam, z telefonów stacjonarnych ten dłuższy numer 704-304-320 bądź do wyboru z telefonów komórkowych gwiazdka, którą wciskamy 7320. Życzymy szczęścia, trzymamy kciuki, ja już mówię w liczbie mnogiej, bo ostatnio zawsze mówiłam, że życzę szczęścia i trzymam kciuki tej przy wielkiej kwocie. Zawsze reżyser mi każdy powtarzał, my też trzymamy kciuki, w związku z tym mówię w liczbie mnogiej, trzymamy kciuki. Życzymy szczęścia, bo wygrana jest ogromna, gramy aż o 3300. No i jeszcze chwilkę czekamy. Kto z Państwa, jeszcze raz przypominam, wykręca numer telefonu, obojętny czy stacjonarny, ten dłuższy numer, czy komórkowy, ten z gwiazdką, którą przednio wciskamy. Bądźcie czujni, słuchajcie mnie w słuchawce telefonu, rozmawiamy przez telefon, dobrze? Dlaczego o tym tak wspominam? Bo teraz, czekając na telefon, ja wiem, że raczej, no mówię, program jest programem na żywo, raczej teraz będzie poprawna odpowiedź, bo raczej teraz widzowie nie telefonują, jeżeli nie znaleźli poprawnego rozwiązania, tak? W tym momencie czekamy na osobę, która znalazła poprawne rozwiązanie i telefonuje, aby podać poprawną odpowiedź na antenie. Czekamy jeszcze chwilkę. Łączna wartość 3300. Kto z Państwa widzi, zapraszam serdecznie. Lada moment, ktoś z Państwa tę zagadkę rozwiąże. Jeszcze raz przypominam, łączna wartość 3300. Jeden obrazek, który różni się od pozostałych. No jakimś drobnym elementem, jakimś drobiazgiem, jakimś detalem. Kto z Państwa wychwycił, zapraszamy teraz na antenę. Dzisiaj dwie osoby wygrały, ale w tym momencie walczymy jeszcze o taką wielką stawkę, bo rzeczywiście zagadka jest trudna, bardzo trudna. Nie spodziewałam się, że jest aż tak trudna. No i teraz kto z Państwa znalazł, zapraszam. Czekamy. Czekamy na taką osobę. Jeszcze chwilę. Ostatnie minuty. Tutaj słyszę właśnie, że już mamy ostatnie minuty, także ktoś z Państwa musi dostać się na antenę. Kto z Państwa widzi rozwiązanie, zapraszam w tej chwili. Ostatnie minuty, no i gramy aż o 3300, czyli wielka, pokaźna kwota. Jest o co walczyć. Kto znalazł rozwiązanie? Zapraszam. Kto tego rozwiązania nie znalazł i nie może wychwycić? Popatrzcie, jak wygrywają inni. Za chwilę ktoś wypowie to rozwiązanie. Mamy ostatnie chwile, mamy ostatnie minuty, także ktoś z Państwa musi dostać się na antenę. Bardzo serdecznie zapraszamy. Przypominam, z telefonów stacjonarnych ten dłuższy numer, bądź z telefonów komórkowych gwiazdka, którą wciskamy 7320. Życzymy szczęścia. Przypominam, jeden obrazek, który delikatnie, no bardzo delikatnie różni się od pozostałych. Na pewno są osoby, które nie widzą jeszcze tego rozwiązania. No na pewno osoby nowe włączyły się do zabawy, więc też zanim znajdą to rozwiązanie, to czas mija. Teraz czekamy już na telefon. Już czekamy na osobę, która to rozwiązanie znalazła, wychwyciła i do nas telefonuje. Życzymy szczęścia. Z naszej strony, jeszcze raz przypominam, łączna wartość tej zagadki to 3000, czyli w momencie wypowiedzenia poprawnej odpowiedzi na antenie ta osoba zabiera 300 zł, które są kwotą, która jest kwotą gwarantowaną i później z tą osobą zagramy o 3000 zł. Także czekamy. Ja w każdej chwili mogę usłyszeć dźwięk telefonu w studio. Zapraszamy bardzo, bardzo serdecznie. Dzisiaj powiem tak. Był nieprawdopodobny program. Sporo osób, bardzo wiele osób gościliśmy w programie. No i teraz w tym momencie czekamy na osobę, która zabierze ogromne pieniądze. Ogromne pieniądze. Półtorej minuty. Ostatnie sekundy, żeby dostać się do studia. Kto z Państwa w tym momencie widzi rozwiązanie? Zapraszam.
3, 2, 1, czas, start. No powiem szczerze, że dzisiaj rzeczywiście była ciężka praca, naprawdę, naprawdę. Powiem, że tak człowiek po tym programie dzisiaj jest zmęczony. Mamy 3300, więc zaraz ktoś z Państwa powalczy o wielką kwotę. Minuta 15. No czasami tak spokojniejsze są programy, to zależy, program programowi nierówny. Minuta 8, kto z Państwa widzi rozwiązanie, zapraszam w tej chwili na antenę. Ktoś musi dostać się podczas tej już ostatniej minuty. 704-300-4320 ze stacjonarnych, bądź do wyboru telefon komórkowy gwiazdka, którą wciskamy 7320. Życzymy szczęścia, drodzy widzowie, bo jeszcze raz przypominam, wielka kwota do wygrania. Jeszcze chwila, 43 sekundy, lada moment, ktoś z Państwa trafi do studia. No nieprawdopodobny, naprawdę nieprawdopodobny dzisiaj program. W tym momencie bardzo, bardzo trudna zagadka, ale przy pierwszej zagadce mieliśmy bardzo wymagających widzów, więc i ta zagadka jest dla nich. Mamy 25 sekund, aby trafić do studia. Kto z Państwa wykręca jeden z numerów telefonów? Proszę być czujnym, dobrze? Słuchajcie mnie w słuchawce telefonu. Gramy łącznie o 3300 i ostatnie chwile 12. Kto z Państwa ostatnich 10 chwil, 9, 8, 7, 6. Tak, ja już 6, 5, 4. Ostatnie chwile, zapraszam teraz podczas tego odliczania. Po to odliczamy, żeby kogoś złapać, kto z Państwa telefonuje. 3, do zera zapraszam na antenę, dobrze? 2. Kto widzi rozwiązanie, zapraszam, bo tu wiele osób nie znalazło rozwiązania. Teraz wiele osób włączyło się później do zabawy, więc też nie miało czasu na znalezienie tego rozwiązania, a ta zagadka wymaga jak najbardziej czasu. No i ostatnie chwile, ktoś z Państwa zagra aż o 3300. Życzymy szczęścia. No powiem szczerze, że naprawdę człowiek po tym programie jest zmęczony. Chyba pójdę sobie odpocząć w dzisiejszym dzień, w tę piękną niedzielę. Kto z Państwa w tym momencie widzi rozwiązanie, zapraszam bardzo serdecznie. Jeszcze ostatnie chwile, jeszcze w tych ostatnich chwilach ktoś z Państwa zdoła wygrać ogromne pieniądze. Łączna wartość tej zagadki 3300. Jeden. I teraz, zapraszam teraz, najlepszy moment, żeby dostać się do studia, skoro do tej pory jeszcze nie usłyszeliśmy rozwiązania. Podczas tego odliczania, jeżeli tak dwie, trzy osoby razem zmobilizują się, ktoś trafi do studia. Po to jest to odliczanie, także bądźcie czujni, czekamy. Kto z Państwa widzi rozwiązanie, kto z Państwa widzi współrzędne obrazka, proszę podać, dobrze? Kto z Państwa zauważył jakiś detal, który jest inny od pozostałych, proszę wypowiedzieć współrzędne tegoż obrazka. No i czekamy, czekamy. Przypominam, wielka kwota, ogromna do wygrania, ale mówię, mieliśmy wymagających widzów dzisiaj, to na dzisiejszy program pokazał. Ta zagadka również jest dla takich osób. Wielka kwota przy okazji trudnej zagadki, bowiem jednak przy trudnych zagadkach można tę kwotę wywindować w górę, dlatego że nie każdy widzi rozwiązanie, prawda? Z tą osobą, która teraz telefonuje, która wypowie poprawne rozwiązanie, zagramy jeszcze o 3000 zł. Czekamy w tej chwili na zwycięzcę. Kto z Państwa telefonuje, bądźcie czujni. Jeszcze raz przypominam, bo gramy o wielkie pieniądze, dobrze? Kto z Państwa, kto się nie poddał, kto w tym momencie widzi rozwiązanie, zapraszam. Zapraszam, przypominam, 300 zł i tak jest kwotą gwarantowaną. I tak ta osoba zabierze za wypowiedzenie poprawnej odpowiedzi na antenie. I jeszcze z nią zagram o 3000. No i czekamy. Bądźcie czujni, kto teraz telefonuje. Ktoś musi dostać się do studia. Ktoś musi dostać się do studia. Czekamy. Teraz to jest naprawdę najlepszy moment, żeby dostać się na antenę. Zapraszam. Do tej pory jeszcze nie usłyszeliśmy rozwiązania, to teraz w tym momencie spróbujmy. Dwie, trzy osoby naraz, dobrze? Zapraszam. Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry. Witam Pana serdecznie. Proszę rozwiązanie. Proszę. Rozłączył nam się Pan. 3, 2, 1. Nie mamy czasu. Nie ma. Pan rozłączył nam się. Rozłączył nam się pan. No dobrze, no proszę o pokazanie. Nie mamy czasu, żeby czekać na kolejną osobę. To się, powiem szczerze, że to się bardzo rzadko zdarza w programie. Oj, to się bardzo rzadko zdarza w programie.
Oj, to się bardzo rzadko zdarza, no ale czasami program jest programem na żywo. Rozłączyło nam się połączenie. Drodzy widzowie, no w tym momencie jest więcej czasu, bo jeszcze mamy, powinniśmy zagrać o bonus, natomiast już po prostu nie będzie czasu, żeby na kolejną osobę czekać. Drodzy widzowie, ja się z Państwem żegnam, życzę przepięknego dnia i zapraszam jutro na godzinę 15:30. Do zobaczenia.